Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Ja jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak wymieniam silnik w roletach zewnętrznych. Obudowa do rolety jest całkowicie zabudowana w tynku. Dostęp do silnika mamy od zewnętrznej strony budynku. Żeby dostać się do wnętrza obudowy rolety, trzeba odkręcić tutaj te śruby i ściągnąć maskownicę. I tutaj, jeżeli zatynkowaliście tą maskownicę, no to będziecie mieli problem, żeby to wyciągnąć. Dlatego przy tynkowaniu takich rolet, które mają dostęp na zewnątrz, trzeba dobrze się zastanowić, jak grubo tego tynku nałożyć. Ja starałem się nałożyć tego tynku minimalnie i pomimo tego też jest ciężko wyciągnąć tą maskownicę od rolety. Żeby wyciągnąć cały ten wałek z pancerzem i silnikiem, no to musimy mieć dostęp do tego wałka, na którym ten pancerz się nawija. No i jeżeli mamy roletę podniesioną na maksa i w tej pozycji silnik się uszkodził, no to mamy cały pancerz nawinięty i nie jesteśmy w stanie obrócić tym silnikiem, ponieważ silnik ma w środku dużą przekładnię, która uniemożliwia z zewnątrz obrócenie tym silnikiem. Żeby się dostać do tej części wałka, musimy pancerz jak gdyby ręcznie kilka razy przełożyć przez ten wałek i co za tym idzie, będziemy mieli odsłonięty wałek. Żeby można było w ogóle pancerz z tych prowadnic po boku wyciągnąć, no to musiałem poobcinać ograniczniki, które znajdują się w dolnej części pancerza. Z jednej i z drugiej strony mamy takie wkładane ograniczniki, które nie pozwalają rolecie wciągnąć się całkowicie na wałek. Ja poradziłem sobie z obcięciem tego przy pomocy dłutka, którym po prostu na równo obciąłem te odstające kosteczki. Po przełożeniu tego pancerza kilkukrotnie przez wałek miałem już dostęp do wałka. Żeby wyciągnąć cały wałek razem z silnikiem i pancerzem, trzeba przesunąć, jak gdyby wsunąć w środek wałka ten element, który jest zamontowany po przeciwnej stronie od silnika. W moim przypadku instalator zamocował to za pomocą nita. Po stronie, której znajduje się silnik, trzeba go odłączyć od instalacji elektrycznej i wyciągnąć taką zawleczkę sprężynującą z kawałka drutu. Nit został obcięty. Po wsunięciu tego elementu, który jest na końcu wałka, można było całość wyciągnąć. Jeżeli chodzi o to, jaki silnik zamówić, no to najlepiej jest wyciągnąć stary silnik, szczytać dokładnie, co to jest za silnik i zamówić taki sam. W moim przypadku był to silnik Somfy Oximo 50 IO. Wymiana silnika w moim przypadku polegała na wysunięciu z wałka silnika starego. Jeżeli zdecydowałbym się na pozostawienie tego nowego przewodu, który jest nowym silnikiem, no to bym musiał też obrobić przewody przy silniku. Żeby nie obcinać nowego kabla, który ma 3 metry, no to przekręciłem wtyczkę z silnika starego do nowego. Dodatkowo jeszcze założyłem tulejki zaciskowe na przewody, żeby lepiej można było je w kostce połączyć. Razem z silnikiem zamówiłem też te ograniczniki na dolną część pancerza i tutaj już kupiłem takie lepsze ograniczniki, które można obracać. Nie są one stałe, tak jak stare, które miałem, trzeba je obcinać, tylko te nowe ograniczniki można przekręcać i po przekręceniu można ten pancerz wyciągnąć. Po wsunięciu ograniczników podłączyłem silnik do zasilania i w zależności od tego, jakie sterowanie macie do tej rolety, trzeba postępować zgodnie z instrukcją. W moim przypadku, no to po włączeniu zasilania musiałem przycisnąć przycisk góra-dół i wtedy jak gdyby ten pilot z silnikiem się skomunikował i mogłem teraz zwinąć pancerz do góry, wsadzić go w prowadnicę, przekręcić ograniczniki z jednej i z drugiej strony i tutaj nie zapomnijcie ustawić pozycji otwartej u góry i pozycji zamkniętej na dole rolety. Chodzi o to, żeby silnik na siłę nie dobijał tej rolety do parapetu, ponieważ wtedy będzie on przeciążony. Jeżeli nie będziecie mieli w silniku zabezpieczenia przeciążeniowego, no to on się spali i dodatkowo te części tej rolety szybciej się zużyją. To samo trzeba ustawić w górnej pozycji, tak żeby te ograniczniki górne nie były na maksa jak gdyby dociągane przez silnik, tylko roleta ma się zatrzymać przed tymi zderzakami. Napiszcie w komentarzu, jak u Was często takie silniki się uszkadzają. W moim przypadku najprawdopodobniej było to przepięcie. Tak jak tutaj widzicie, elektronika wygląda w ten sposób. Dwa elementy na płycie od sterowania silnika po prostu wyparowały. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!